właśnie na skwerze Papieruszki. Za chwilę będzie odsłonięcie pomnika, uroczystość odsłonięcia pomnika. To jest właśnie tablica, która została pożyczona kilka lat temu. W tej chwili będzie odsłonięcie pomnika. Poczty sztandarowe. Trybuna honorowa. Właśnie znajdujemy się na skwerze Popiełuszki. Odbywa się tu odsunięcie pomnika księdza na skwerze Popiełuszki. Taką tablicę pamiątkową postawiamy tu kilka lat temu. This will become another great monument in New York, the monument of New York, where gifts of the people and groups, the city doesn't pay for it. Your neighborhood is a tribute to the strength of this neighborhood and to all New Yorkers. Finally, this is a day of tribute to the indomitable human spirit. It cannot be bound by violence or imprisonment of stone. This was the spirit of Father In an earlier release in the Greenpoint Gazette, and that's back in 1985, Assemblyman Wenzel encouraged Councilman Gerges and the council, and with the help of all the elected officials and the Greenpoint Williamsburg community, more so Greenpoint, the Polish American people from this area, there was a great support to rename this square. And early on in the years, we do have a person here, Nick Polanski, And the statue that is unveiled here today is that our job is not completed. Never mind in the motherland back in Poland, right here in America. You, who have fought for these freedoms, who know what it is to give your life, who know what it is to go on that long-term marathon in search of all the values that America takes to be apathetic and indifferent and serves itself on a silver pillow. You must teach our children, whether they be Polish American or groups of other ethnic backgrounds, you must teach us to continue the struggle so that we don't become lazy and apathetic and assume that all these freedoms are just handed to us as my generation has taken them. That's why it is important when you're
Kosciuszko emerging from the stone which was meant to oppress him. It represents Paweł Popiełuszko's triumph over the evil. We also, we never forget, we also pay tribute today to all Americans who fought in World War II, with whom we share this square. Oddajemy ten pomnik społeczeństwu polskiemu i amerykańskiemu. Stanął na publicznym miejscu w parku zarządzającym przez miasto Nowy Jork. Na placu jego imienia. Jest to pierwszy pomnik Polaka kapłana w metropolii nowojorskiej. Przez samego majora miasta Nowego Jorku Kacza, któremu zawdzięczamy to miejsce. Również instrumentalny w uzyskaniu tego skweru był Councilman Gerbach i Assemblyman Joseph Lendl, który dzisiaj nie mógł z nami tutaj być, a któremu tak bardzo zależało na tym, żeby ten pomnik stanął, którym serdecznie dziękujemy. Nie możemy zapomnieć o Community Board nr 1 with Vincent Abadi, jak również Pete Donahoe, który był nadzwyczajną pomocą w organizowaniu tej uroczystości. I to w latach 65-72. Było to w życiu Kościoła Polskiego okres niełatwy, znaczony żywiołowymi i powszechnymi obchodami tysiąclecia chrztu, ostrym konfliktem między Kościołem a komunistyczną władzą wzmożoną brutalnością administracji i służby bezpieczeństwa. Kleryk, najpierw oczekujący w seminarium momentu wcielenia do wojska, później zaś wystawiony podczas służby wojskowej na tyle rozmaitych, złośliwych prób, miał szansę zrozumienia wiele cech tej złożonej rzeczywistości religijno-politycznej, w jakiej przyszło mu brać osobisty udział.